Siema, dzisiaj wam opowiem o tym, co mnie ostatnio wkurza w YouTubie. No bo umówmy się, YouTube już od, dwóch i pół lat już nie jest takim samym miejscem i jest o wiele gorszym miejscem. Pełnym oszustów i ludzi wykorzystujących dzieci dla własnych korzyści. No więc, pierwsza rzecz, która mi się nie podoba, to jest oczywiście, przejdźmy już od razu do tego, lody ekipy. Co to ma być? Widzicie to? A najgorsze jest to, że ludzie się o to zabijają. Tego jest wszędzie pełno. Freeze wykorzystuje swoje niebotyczne zasoby pieniędzy, żeby zarabiać na biednych dzieciach, a raczej ich rodzicach. Tylko, że najgorsze jest to, że te lody w niektórych sklepach kosztują nawet 6 zł. Wyobrażacie to sobie? To jest chore. Wszędzie tego jest pełno. Albo te dzieci, które sprzedają jakieś papierki. Przecież to jest straszne, widzicie to? Licytacja papierek, lodów od ekipy. Najgorsze jest to, że są też odbiorcy takich aukcji. Zresztą, żeby wam to lepiej zobrazować, zobaczcie sobie ten filmik. Zostało coś jeszcze dawniej. Ludzie zachowują się jak totalni wariaci. Jakby właśnie zobaczyli karpia na przecenie w jakimś Lidlu. Znaczy to w sumie działo się w Lidlu. Nie wiem jak tak można w ogóle robić. A najgorsze jest to, że tak naprawdę cierpią na tym dzieci. Ogólnie do samego Freeza nic nie mam. To jest po prostu biznes, ale naprawdę robienie sobie biznesu z dzieci nie ma żadnych kreatywniejszych form. Kiedyś to były czasy na YouTubie. Kiedyś to po prostu było lepiej, a teraz nawet chyba nie jest wina do końca tych twórców. Po prostu YouTube na nich wymusza takie zachowanie. No właśnie, to głównie przez YouTube'a tak jest. Po prostu taka prawda, że YouTube trochę zmienił swoje algorytmy. Widzicie to? To jest chore. No dobra, ale wracając do tematu. YouTube ostatnio trochę zmienił swoje algorytmy i teraz trzeba nagrywać taki content, wiecie. Taki prodziecinny, że wiecie, żeby dzieci wchodziły, taki family friendly. Jak do samego contentu family friendly nic nie mam, bo na pewno jest lepszy niż pato streamy i tak dalej. To moim zdaniem powinno być coś po środku. Po prostu. Przez co rozumiem na przykład jakiś youtuberów typu Eddie, tylko że on już w sumie teraz jest streamerem na Twitchu. Ale jak tak dalej pójdzie, to po prostu zaraz Freeze będzie produkował wszystko. Chyba oprócz prezerwatyw, bo są potrzebne dzieci, żeby to kupować. Więc to by mu się nie opłacało. O, albo druga rzecz, a propos, bo właśnie to zobaczyłem. Jest coraz więcej takich kanałów typu Beczka, że po prostu... Ja rozumiem, że to jest content taki, że wiecie, że niby śmieszny i tak dalej, ale po prostu jak wszyscy zaczynają to robić, tam 5 osób, to tego jest naprawdę dużo. Albo ten kanał nieśmieszny, on naprawdę nie jest śmieszny. Jeszcze Zebo o nim nagrał. Jak Zebo szanuje, to nie rozumiem, jak mógł nagrać w tym kanale. Chmielarek. No, dobra. Akurat ja rozumiem, że to jest teraz popularne. I że te kanały zdobywają duże wyświetlenia i fakt jest taki, że ma to jakąś wartość, ale po prostu tego jest tak dużo, że zaraz będzie tylko to i... Ale będzie tylko to i takie family friendly content. Chociaż moim zdaniem i tak są lepsze już takie kanały niż jakieś takie właśnie takie typowe jakieś, wiecie o co chodzi, takie typu jakiś Chmielarek czy jakiś ekipa Freeza. Znaczy do ludzi nic nie mam, tylko do contentu po prostu, bo to jest stalny ściek ten content. I to jest głównie wykorzystywanie dzieci. Albo jeszcze najgorsza osoba w internecie, której na szczęście już ostatnio tutaj nie ma. Czyli kamerzysta. Zniknął z internetu i bardzo dobrze. On też wykorzystywał dzieci. No ale to już wszyscy wiecie, nie? On teraz pewnie... Znaczy ja mam taką teorię, że on... Ja osobiście mam taką teorię, że on nie pójdzie do więzienia, tylko dostanie jakieś zawiasy czy coś. Wiecie, no on ma dużo pieniędzy. Ale, no więc wynajmie sobie adwokata i on go ze wszystkiego wyciągnie.
Mi się wydaje, że jeśli policja mu nie udowodni tego, że jest pedofilem, to on dostanie maks 3 lata, nie więcej. Naprawdę. I będzie się starał o wyjście za po prostu za dobre sprawowanie. Ja rozumiem naprawdę, że mój kanał ma 60 subskrypcji i może nie jest to coś najpopularniejszego, co robię. I że po prostu większość ludzi powie, że jestem zazdrosny. No bo może trochę jestem, ale po prostu musicie zrozumieć, że to, co się teraz dzieje na YouTubie i ogólnie w internecie jest złe, bo kiedyś było tak, że każdy oglądał to, co chciał. Na przykład Unboxala lubiłem oglądać, jak jeszcze nie nagrywał takich filmików, wiecie, no pod algorytmy. No bo kiedyś nie trzeba było nagrywać filmików pod algorytmy, bo algorytmy dawały każdemu wyświetlenia i było git. Ale potem zaczęły się te prześladowania dzieci i tak dalej, i YouTube postanowił, że coś z tym zrobi. Ale moim zdaniem wprowadziło to dosłownie odwrotny efekt, bo moim zdaniem to jest jeszcze bardziej ogłupianie dzieci. To, co się teraz dzieje na YouTubie, to jest praktycznie wszystko robione pod dzieci. Nie rozumiem tylko powstania czegoś, czym jest YouTube Kids, ponieważ skoro powstał YouTube Kids, to normalny YouTube powinien być dla, nie wiem, normalnych YouTuberów. Nie wiem, jak to do końca działa z tym YouTube Kids, ale jak coś takiego powstało, to niech tam sobie idą te contenty takie, wiecie, o jakie mi chodzi. A niech to nam zostawią chociaż część takich, no, powiedzmy, niepatologicznych algorytmów i no wiecie, że też, żeby nie było jakiejś patologii, ale żeby nie było tak, że po prostu powiesz słowo jakieś, wiecie, tam jest parę takich słów, no i od razu masz demonetyzację albo coś. No. No i to w sumie chyba tyle. Jeśli będę miał jeszcze jakieś przemyślenia, to się nimi z wami podzielę. Powiedzcie, co myślicie. Czy podzielacie moje zdanie? Czy może się ze mną nie zgadzacie? Zapraszam was do komentowania. Życzę wszystkim miłego dnia, nawet tym, którym się nie podobał ten film. No i do zobaczenia.